Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was z gór Sierra Nevada. Jesteśmy w tej chwili niedaleko od Lanjaron, w górach. Zażyliśmy zimnej kąpieli pod wodospadem, tutaj właśnie niedaleko Lanjaron. I chciałbym powiedzieć Wam o hartowaniu się w zimnej wodzie. Właśnie jest w tej chwili zima, w niektórych krajach jest śnieg, w niektórych krajach jest bardzo zimno. Tu w Hiszpanii też jest chłodno. Chciałbym Wam, drodzy kochani, powiedzieć, że jak ważne jest hartowanie ciała w zimnej wodzie, w ekstremalnych warunkach, ponieważ sytuacja na świecie w tej chwili nie jest najlepsza. W każdym momencie może dojść do jakiegoś globalnego konfliktu i trzeba być po prostu przygotowanym na jakąkolwiek ewentualność, jak również kąpiel w zimnej wodzie, przebywanie w górach, przebywanie w jaskiniach, przebywanie w naturze i oczywiście radzenie sobie w naturze. Radzenie sobie w naturze w ekstremalnych warunkach. Chciałbym Wam dzisiaj kilka informacji powiedzieć o cytrynie. Cytryna jest to owoc, który rośnie w Hiszpanii i w Grecji, w krajach śródziemnomorskich. Jest to owoc bardzo zdrowy, owoc, który oczyszcza krew. Można cytrynę pić z rana, 1,5 cytryny, 2 cytryny wyduszone, zmieszane z 1 ząbkiem czosnku. Bardzo dobrze wpływają na oczyszczenie krwi. Dzwoniły mi tutaj osoby, które się bardzo źle czują, mają zawroty głowy, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Ja po prostu poradziłem im jeden prosty system. Picie soku z cytryny z 1 ząbkiem czosnku każdy ranek. To, drodzy kochani, spowoduje oczyszczenie się waszej krwi, lepsza cyrkulacja krwi, lepsze samopoczucie. Właśnie te proste cytryny wam w tym, drodzy kochani, pomogą. Znajduje się właśnie koło drzewa cytrynowego, które w tej chwili wydaje owoce. I polecam Wam jak najbardziej właśnie stosowania z rana cytryny. Oczywiście godzina do 1,5 godziny po spożyciu soku z cytryny nie można nic jeść. Nie można jeść chleba, nie można jeść jakichkolwiek słodyczy. Po prostu jedynie, jeżeli chcecie coś zjeść po cytrynie, to mogą być to sok z pomarańcza, sok z grejpfruta, które są jakby dobrze się komponują jeden z drugim. Także nie ma w tym żadnego przeciwwskazania. Jeżeli ktoś po cytrynie zje pomidory, no to oczywiście są dwa różne kwasy, może mieć zaburzenie żołądkowe, ponieważ nie można po cytrynie zaraz jeść pomidorów. Te dwa kwasy są różne i po prostu nie łączą się dobrze. Także, drodzy kochani, zapraszam Was na łono natury. Jeżeli macie chwilę czasu, możecie pokąpać się w jeziorze, w rzece. Nieważne, że jest chłodno, nieważne, że jest zimno. Malutki taki prysznic pod wodospadem, nic Wam się po prostu nie stanie. Możecie po prostu spróbować wejść w kontakt z naturą. Ja od siebie się żegnam. Serdecznie Was pozdrawiam tutaj właśnie z gór Sierra Nevada i do widzenia.